Szacuneczek, wita się z wami Bednar. Używamy ostatnich dni jesieni, pogody jesiennej, która jeszcze jest taka no dosyć letnia. A że nie mieliśmy konkretnego pomysłu, plany były takie, żeby pojechać sobie tą... Plany były takie, żeby pojechać sobie obczaić tą opuszczoną willę tego gangstera, ale mówię, kurwa, pogoda taka ładna, to po co chodzić po budynkach, jak można sobie pojeździć. Jedziemy pod Narodowe, no bo gdzieś by indziej można by było jechać. Chris Biker ma być i może jeszcze będą jacyś ludzie i powściekamy się po wawie. Ja wiem, może plan mało ambitny, ale no na nic lepszego nas nie było stać. Ale jak dojedziemy pod Narodowy, to już nie ja będę prowadził wycieczkę, tylko Chris Biker. Tam już widzimy Warszawkę w oddali. No i taka, zresztą teraz już też, no jakby nie patrzeć, dni coraz krótsze i no... Rano też nie wyjedziesz, bo w jajka zimno. Także bez stresu, spotkaliśmy się o 10. Chciałbym tak na około 18 być w domu, ale wiadomo jak to na motocyklu. Ciężko przewidzieć powroty, o której godzinie zawsze tak się kończy, że będę na tą i na tą, a wracam summa summarum dużo później, no bo nie przewidzisz, tutaj jechać i tak od punktu do punktu, no... Wiecie jak jest, nie? Ojej. Pamiętaj, Mateuszku, jak jest pomarańczowe, zawsze trzeba zredukować i się zatrzymać. Nie wolno jeździć na pomarańczowym światełku. Ale na czerwonym już wolno. Tym bardziej nie wolno. Wiesz, teraz na YouTubie trzeba być takie, mieć filmy family friendly, o. Dwa tygodnie temu zrobiłem motorek. Można powiedzieć, że taka generalka i no trzeba było to potestować. Mam nowy napęd, nowe łożysko główki ramy i wyregulowane zawory, a także przepustnicę. Także motorek jest jak nowy i można znowu napierdalać kilometry, co mnie bardzo cieszy. Ale powiem wam, nowy napęd, całkiem inna jazda. Chirurgiczna precyzja, jeśli ktoś powie, że nie czuje różnicy po wymienionym napędzie, to chyba się nie zna na motocyklu i go nie czuje zupełnie. Do Narodowego 14 km. No i co, skończyła się rzutka, zebraliśmy ponad 2300. Nie jest to 100% liczby, ale no jesteśmy zadowoleni. Intermotor, tyle do powiedzenia mam. Nie kupuję w Intermotors. A dlaczego? Może nagram o tym oddzielny odcinek. No, ładna, ładna. Taka czarno-złota, ładna, no. Także rzutkę uważam za udaną. Jeszcze raz dziękuję wszystkim. Nie sposób ich wymienić, bo liczba osób, która wpłaciła, jest dla mnie w ogóle jakaś kosmiczna. Dzięki Wizard, dzięki Kasku, Pitu mnie zaczął, Chris Biker. Mati wolny, także jak chcecie, to piszcie do Matiego tam. Hey, who's that handsome guy? Wszystkie dupeczki to ja zapraszam. To piszcie, to się chłopak ucieszy. Bo on teraz robi casting, wolny chłopak, przystojny, bogaty. Także gites. Uuu, ale buczy. Ale buczy. Ty wariacie. Nawet do końca nie odkręciłem. Ale my pomykamy jak kozice. Na ten duży parking chcę tam. Stąd 15 za wjazd. Co? Za co? Za wjazd. A co tam jest? Coś Kinder, coś tam. O Jezus, to chuj, jedziemy pod patyk. Czy ustawić, ale ja nie, to dobra. Kup ten interkom, bo bez tego to nie ma jazdy, no. Nie ma. No to se kup. Se kupię.
jesteś kombinator pęki. Co? A ty tak nie jeździsz? Nie, bo Chrisowi chcę wysłać, żeby wiedział gdzie i co, nie? Kurwa. Co? Co mamy świrować? Nie, no z taką ilością moto to co my poświrujemy, no? No, parę motorków się zebrało. Także gites. Ty łysy to nie wiadomo, czy się złamie tym Indianem, ty. Kurde, sporo ludzi do ogarnięcia. Chyba będziemy jechać normalnie jak nigdy. A najlepsze jest to, że taki debil jak ja ma prowadzić wycieczkę, nie? Ładnie, ładnie. No jak miło, niesamowita sprawa. Oj, ta Daytonka w Chrisa rękach to pięknieje, nie powiem. Zegrze, byłem w Zegrzu, jest odcinek na YouTubie, na górę, na górze wyskoczy karta. To sobie zobaczycie, z Kaczym byliśmy. Fajnie jest, urokliwie. Klik, klak, stawiamy dzisiaj pod mur, ich sikarni. Płacisz mi za to, żebym rozkurwił jak proch z Kolumbii, wciąga w synu cię w nauk. Lecą szyby, to niespodziewany wybuch metanu. Więc jaraj się, jaraj, co? Jaraj się, jaraj. Jaraj się, jaraj, co? Jaraj się, jaraj.